nie tylko dopomóc Ukrainie w utrzymaniu jej suwerenności, ale także w przezwyciężeniu trudności gospodarczych. W przezwyciężeniu tych trudności gospodarczych, którymi zainfekował Europę Władimir Putin i jego polityka wobec Ukrainy, ale także właśnie polityka surowcowa, polityka energetyczna. Odpowiedzią na tą politykę, która ma doprowadzić właśnie do niezgody, do niepewności, odpowiedzią jest więcej inwestycji innowacyjnych, ekologicznych, energooszczędnych. Tak, Szanowni Państwo, tego typu inwestycje mówią naszym adwersarzom geopolitycznym ze wschodu: nie damy wam się zastraszyć, nie damy wam zasiać tego ziarna niezgody, ziarna niepewności, o które wam chodzi. I dlatego jestem bardzo zbudowany, że mam dzisiaj możliwość tutaj z Legnicy podziękować wszystkim, którzy zaangażowani byli w stworzenie odpowiednich warunków do skonstruowania takich inwestycji, takiej kolejnej inwestycji firmy, która jest firmą rodzinną, zaangażowaną od wielu lat w tworzenie innowacyjnych produktów w sferze energetyki i w szerszym obszarze inwestycji przemysłowych. To jest firma Fisman, która w Polsce jest obecna już od dziesięcioleci. Współpraca układa się bardzo dobrze. Dziś miałem możliwość wcześniej porozmawiania z panem prezesem, z panem prezydentem miasta Legnica i z panem ministrem Krzysztofem Kubowym. I wiem, że ta inwestycja, którą dzisiaj tutaj anonsujemy, jest wspaniałą inwestycją, która będzie wytyczała przyszłość rozwoju tego regionu, legnickiego. Docelowo, jak usłyszałem, to 3000 miejsc pracy. Szanowni Państwo, to wspaniała informacja dla mieszkańców Legnicy, całego byłego województwa legnickiego, subregionu legnickiego, całego województwa dolnośląskiego. Cieszę się, bo firma Fisman słynie z bardzo innowacyjnych produktów. To coś, na co kładziemy nacisk. Polscy inżynierowie, polscy technicy, szkolnictwo branżowe, szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo techniczne będzie miało odpowiednich adeptów po to, aby mogli później pracować, zarabiać coraz lepiej i kształcić swoich następców. Chcę z tego miejsca także podziękować pani minister Marzenie Machałek, bo to ona jest tym dobrym duchem rozwoju szkolnictwa technicznego i szkolnictwa branżowego, a właśnie od spójności, kompatybilności naszych planów kształcenia i planów inwestorów, takich jak Fisman, zależy przyszłość polskiej gospodarki, bo to jest jakby mechanizm właśnie, na czym połączono szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo branżowe, szkolnictwo techniczne, współpraca z uniwersytetami, tutaj z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, tworzy pewien łańcuch rozwoju odpowiednich kompetencji, aby Polacy mogli rzeczywiście pokazać, na co nas stać. I bardzo się z tego cieszę. Jeszcze jeden element także jest wart podkreślenia. Otóż dziś coraz częściej ekologiczne równa się ekonomiczne, czyli to, co jest, to, co sprzyja środowisku naturalnemu, jednocześnie prowadzi do zmniejszenia rachunków. Rachunków za prąd, rachunków za energię. I właśnie temu będzie służyć ta fabryka tutaj wkrótce budowana pod Legnicą, w Legnicy. Właśnie temu, aby rachunki Polaków, rachunki wszystkich Europejczyków były niższe. Bo tutaj będą produkowane najnowocześniejsze na świecie pompy ciepła. Bardzo cieszę się z tego powodu, że Polska staje się takim centrum rozwoju pomp ciepła, technologii energooszczędnej, technologii wysoko zaawansowanych, innowacyjnych produktów, które mają służyć do obniżania rachunków za prąd i do tego, aby to, co służy ochronie środowiska, jednocześnie służyło
ochronie portfeli Europejczyków i Polaków. Spójrzcie Państwo, jak te współzależności we właściwy sposób odpowiadają na dzisiejsze wyzwania. Także te wyzwania ze wschodu, ale również w szerszym kontekście wyzwania klimatyczne. Bo chcemy w odpowiedni sposób również prowadzić naszą politykę po to, żeby odpowiadać na wyzwania klimatyczne. Dlatego ja również z całego serca chciałem podziękować panu ministrowi Krzysztofowi Kubowowi, panu ministrowi Grzegorzowi Piechowiakowi, który również jest tutaj dzisiaj z nami, pani minister Marzenie Machałek, za ich ogromne wysiłki w stworzeniu odpowiednich warunków. Także panu prezydentowi Legnicy, którego znam od 20 kilku lat i dobrze nam się pracuje, ponieważ wiemy, że pracujemy dla razem, niezależnie od tego, kto jakie barwy polityczne reprezentuje, dla dobra mieszkańców. I to jest najważniejsze, dla dobra Polaków i dla dobra naszej ojczyzny. Dziękuję oczywiście także inwestorom, przede wszystkim inwestorom i wszystkim, którzy się przyczynili do tej inwestycji, bo ona na pewno bardzo dobrze przysłuży się mieszkańcom. Widzę tutaj także panie poseł Prawa i Sprawiedliwości, senator. Bardzo dziękuję za przybycie wszystkim na tę uroczystość i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak ważna inwestycja może powstać tutaj w Legnicy, w specjalnej strefie ekonomicznej. I cieszę się także, że jest ona kolejnym dowodem tego, że współpraca między administracją rządową, samorządową i inwestorami przebiega sprawnie. To mogę obiecać również na przyszłość i cieszę się, że jest potwierdzeniem tego, na czym najbardziej zależy. Tworzenia nowych miejsc pracy, aby te trudne warunki geopolityczne, w których przyszło nam gospodarować, nie oznaczały powrotu do tych upiorów III Rzeczypospolitej, czyli powrotu do wysokiego bezrobocia. Zrobimy wszystko, aby przyciągać nowe miejsca pracy, tworzyć nowe miejsca pracy w Polsce i żeby polska gospodarka rozwijała się w sposób zrównoważony. Dziękuję.